Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w filmie premierowym z Destiny 2. Ostatnimi czasy te filmy premierowe robię trochę inne niż zazwyczaj. One nie są długie, wręcz przeciwnie, są takie krótkie. Zbieram razem wszystkie informacje, które uważam, że są warte uwagi. Natomiast w przypadku Destiny 2 pewnym problemem jest to, pewnym problemem i to wymusza na mnie troszkę inne podejście, jest to, że jest to gra MMO. W grze MMO nie jest najważniejsze to, co dzieje się w pierwszych dwóch, trzech, czterech godzinach gry. Najważniejsze jest to, co się dzieje na samym końcu, tak zwany endgame. A żeby tego przetestować, to trzeba poświęcić znacznie więcej czasu. No ale jest premiera i wypadałoby powiedzieć chociaż kilka rzeczy na temat tego, jakie są moje pierwsze wrażenia, czy dobrze mi się gra, czy źle mi się gra. Gra mi się bardzo dobrze, znaczy wszystko ma swoje ograniczenia. Ja gram na konsoli PlayStation 4, posługuję się kontrolerem, to jest FPS. Ja niestety mam bardzo ograniczone umiejętności, jeżeli chodzi o używanie kontrolera, a tym razem w Destiny 2 auto-aim działa znacznie łagodniej niż w przypadku pierwszej części gry. O ile w pierwszej części gry mogłem sobie doskonale poradzić ze strzelaniem, o tyle w trzeciej mam już z tym pewien problem. Zacznijmy sobie całą opowieść od kampanii dla pojedynczego gracza. Przyjmijmy przez chwilę, że jesteście taką osobą, która dopiero zapoznaje się z Destiny 2 i zastanawia się, kurde, nie mam jeszcze kumpli, nie grałem w pierwszą część gry, czy w tej dwójce jakoś się odnajdę, czy ona będzie dla mnie. Moim zdaniem tak, to jest bardzo dobrze skonstruowana fabuła, która w zasadzie od samego początku przygotowuje nas do jakiejś opowieści dla pojedynczego gracza. I ta opowieść jest ważna dla tej postaci i ta postać jest ważna dla tej opowieści. Mamy realny wpływ na to, co się dzieje. Gdzieś tam w tych dialogach pojawia się, że ten nasz strażnik to jest wyjątkowa postać i mamy takie poczucie... Przepraszam. I mamy takie poczucie uczestniczenia w czymś ważnym i mamy uczucie wpływania na ten świat. Ta opowieść została zrealizowana dobrze. I ta kampania w zasadzie sprowadza się do takich czterech podstawowych punktów. Pierwszy punkt to jest wstęp, który jest czysto fabularny, który w zasadzie umożliwia wam grę tylko i wyłącznie samodzielnie. To jest takie to zaproszenie do gry, które przedstawia ten świat, przedstawia miasto, które zostało zaatakowane, wprowadza was w ten cały dramat opowieści. No i tu chcecie czy nie chcecie, zagracie sami. I potem trafiacie do takiego miejsca, na farmę. To jest tak zwany quest hub, co jest bardzo ważne w grach MMO. To jest miejsce, w którym poznajemy postacie niezależne, dalej poznajemy świat, ale to jest takie miejsce, w którym spotykamy się też z innymi graczami i stamtąd rozpoczynamy przygody. Rozpoczynamy te przygody albo na własną rękę, albo w towarzystwie kolegów. Zależy co lubimy. Mamy tutaj pełną swobodę, nie potrzebujemy kumpli, żeby w to grać. Misje są dopasowane do ilości osób, które biorą w nich udział. A misje się dzielą w zasadzie na przynajmniej dwie takie ważne. Są takie dwa schematy. Po pierwsze macie otwarty świat, taki półotwarty świat, w którym sobie chodzicie, eksplorujecie, robicie jakieś zadania dodatkowe, tam cały czas pojawiają się przeciwnicy, cały czas wrogie statki lądują, więc chodzicie po tym świecie cały czas gdzieś tam wystawieni na zagrożenia, ale czujecie się dosyć pewnie. I tam w tym półotwartym świecie znajdują się kolejne postacie niezależne, z którymi rozmowa, wykonywanie misji jakichś takich mniejszych dla nich otwiera kolejne przygody, kolejne etapy tej właściwie liniowej trochę rozgrywki, ale gdzieś tam z czasem też macie wybór, nie to, że macie misja za misją, nie? Więc eksplorujecie, jeżeli macie ochotę, możecie to eksplorować z kumplami, możecie to eksplorować samodzielnie, a potem zdobywacie dostęp do misji i wchodzicie do takiego już bardziej fabularyzowanego świata, gdzie toczy się ta opowieść i to też możecie wyjść sami i przeżyć tą przygodę, wykonywać jakieś bohaterskie posunięcia, pracować nad wyzwoleniem tego świata, a właściwie nad zmianą tej sytuacji, bo też się zmienia opowieść tak. Wasz bohater chce gdzieś tam uczestniczyć w odbijaniu tego miasta, to jest ważne, ale ci wszyscy towarzysze, te postacie niezależne mówią, no może najpierw zbudujemy jakiś przyczółek, może zadbamy o tych ludzi, którzy są tutaj na zewnątrz, nie? Więc tam są takie teoretycznie przynajmniej jakieś rozterki moralne, czy ten strażnik ma obowiązek wobec tych ludzi, czy gdzieś może powinien jednak wracać i walczyć o to miasto, o odzyskanie światła i tak dalej, i tak dalej. I te misje takie już dodatkowe, które się otwierają w świecie półotwartym, bardzo są ciekawie widowiskowo, fabularnie zrealizowane, tam jest sporo opowieści, to wszystko ładnie wygląda, dynamicznie. To jest taka typowa kampania dla pojedynczego gracza. Jeżeli macie ochotę w tej grze uczestniczyć jako pojedynczy gracz, to przez długi, długi czas będziecie się świetnie bawić. Będziecie poznawali te historie. No ale też możecie zabrać sobie dwóch kumpli, ponieważ jakby drużyny są trzyosobowe, w związku z tym, że są trzy klasy postaci, o tym też pogadam za chwilę. No i możecie z kumplami gdzieś tam chodzić, gadać sobie, na wszelkie sposoby można to robić i zabawa jest nie najgorsza. I oczywiście mam cały czas, ja mam spory problem z kontrolerem, to jakby cały czas
To może nie jest coś, co powinno was interesować, co was interesuje, to jest taka moja prywatna opowieść. Znaczy, no, kontroler, jakby strzelanie w drugiej części gry jest trudniejsze niż w pierwszej. Ja już nie mam siły i czasu, żeby ćwiczyć tego kontrolera. Zastanawiam się właśnie, czy sobie myszki nie zdobyć, nie po to, żeby grać PvP, bo wiem, że PvP i w ogóle multiplayer przy użyciu myszki to jest nadużycie i wielu konsolowych graczy bardzo to krytykuje, więc spokojnie, nie zamierzam się akurat w to bawić, natomiast by sobie komfortowo przejść kampanię i postrzelać do przeciwników na luzie, więc zastanawiam się jakby nad zmianą metody sterowania na konsoli, co może być też dla was pewną ciekawostką, być może jakąś nową wiedzą, której nie macie, a którą będę mógł przekazać za jakiś czas. No dobra, opowieść o kampanii myślę, że możemy na razie zamknąć, a jest jeszcze kilka innych. Klasy postaci. Na pierwszy rzut oka w zasadzie trudno powiedzieć, czym one się różnią, bo wszystko sprowadza się do tego, jaką wybierzecie sobie broń i w jaki sposób prowadzicie walkę. Oczywiście każda klasa postaci spośród trzech ma swoje umiejętności i musicie przyjrzeć się tym umiejętnościom i dopasować sobie postać do tego, co wam się bardziej przyda. Mamy Tytana, to jest taka ciężka postać, przynajmniej teoretycznie ona też może być postacią, która skupia się przede wszystkim na zadawaniu obrażeń. Mamy Łowcę i mamy Warlocka. Te postacie się różnią pod względem tego, jak toczy się walka, oczywiście, że tak, ale też tego, w jaki sposób wykorzystują umiejętności. Nie ma to wielkiego wpływu na opowieść, jeżeli macie trzech kumpli i każdy chce grać Tytanem, to możecie grać w ten sposób, nie ma sprawy. Dla wielu osób być może jest to taka pewna wątpliwość, jak to, gra MMO i tylko trzy klasy? No tak było w pierwowzorze, tak zostało tutaj. Te klasy mogą się... Rozwój umiejętności jest znacznie bardziej zaawansowany niż w pierwszej części gry, zatem te postacie mogą być mocno zróżnicowane. To co powiedziałem, że Tytan może być taki mocno defensywny, z tarczami, z osłoną dla sojuszników, ale też może być mocno ofensywny, więc wszystko zależy od tego, jak sobie zbudujecie postać i tak naprawdę wybór tej klasy nie definiuje waszego sposobu prowadzenia rozgrywki. To są rzeczy takie, które no, ta postać wam się wydaje przyjemna, pasuje wam wizualnie, to wybieracie ją, a potem w jaki sposób będziecie grali, zależy tylko i wyłącznie od was. Oczywiście różnią się umiejętnościami. To powinniście zwrócić na to uwagę, ale każdą postacią możecie osiągnąć absolutnie to samo. Więc to jest bardziej kwestia wyboru klimatu niż na przykład wpływu na poziom trudności i tego, co będziecie w danej rozgrywce robić. Z kolejnych rzeczy, o których mogę powiedzieć już teraz, jest PvP. Ja miałem okazję PvP testować, co prawda w becie, więc to... W tej materii coś się zmieni, to znaczy to, co jest w grze, jest znacznie bardziej rozszerzone. Natomiast zaskoczyło mnie, przyznam, że bardzo, bardzo pozytywnie PvP mnie zaskoczyło, ponieważ mieliśmy do tej pory do czynienia z dwoma trybami rozgrywki. Pierwszy taki czysto, to się chyba skirmisz, znaczy to się tak nie nazywa w grze, ale ja to nazywam to tak w swojej filozofii, skirmiszowy taki tryb, gdzie ludzie ze sobą walczą, jest taki chaos, jest dużo zamieszania, to jest tryb przejmowania flag, dużo strzelania, mniej taktyki, czyli liczy się przede wszystkim zręczność, liczy się przede wszystkim to, jak dobrze celujecie na tym kontrolerze. Ja oczywiście słabo w tym wypadam, ale jakąś wiedzę na ten temat uzyskałem. Natomiast drugi model PvP piekielnie mocno mi się spodobał. Mieliśmy taki tryb, w którym trzeba było uzbrajać bombę. To jest skojarzenie z Counter-Strike'iem jest absolutnie zasadne, ale no i to właśnie wprowadza na PvP w Destiny 2 na wyższy poziom, na taki taktyczny, gdzie relacje między ludźmi w drużynie, że komunikacja ma znaczenie i że to jest... Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. To jest... Ja bawiąc się nawet w Destiny 2 nie zakładałem, że będę sięgał po PvP. Uznałem, że to nie dla mnie, że już jestem za stary, że to mi nie pasuje. Natomiast za każdym razem, kiedy w PvP pojawiają się jakieś elementy taktyki, to ja myślę sobie, cholera, a może jednak się odnajdę, a może jednak spróbuję, chyba mam na to ochotę. I tak było w przypadku tego właśnie drugiego trybu. Graliśmy z Grabą i z Kromką w to, i ja się bawiłem wyśmienicie. Żeśmy tam strasznie, żeśmy zaorali naszych przeciwników, głównie dzięki umiejętnościom strzeleckim moich kolegów. Nie moich, ale ja też miałem dobre momenty. Nie wiem, czy ktoś na B pobiegł? Nie, no to graby. Kurde, ej, tym ultem nikogo nie zabiłem, jestem po prostu... Chcę nie jednego. O kurde, trzech naraz! Kurde, wyrównaliśmy dziewczyny.
No i tak to wygląda. Należałoby to chyba powoli podsumowywać. Jak powiedziałem, w grach MMO najważniejszy jest endgame, ale ten tak naprawdę wymaga przynajmniej miesiąca obecności w grze. Nie da się opowiedzieć o endgame'ie teraz. Na pewno będę opowiadał o tym, bo to jest taka gra, przy której mam ochotę spędzić czas. To jest taka gra, którą gdzieś sobie odkładam na swoją półkę, gdzieś pod ręką i za każdym razem, kiedy mam wolną chwilę, kiedy nie mam jakichś dodatkowych obowiązków, to sobie wrzucam płytę do konsoli i sobie w to gram. Bez żadnych spin, po prostu dla czystego relaksu i dla radości. Więc ta gra będzie mi towarzyszyła przez dłuższy czas. To jest taki typ rozgrywki MMO, który mi pasuje. Który nie jest aż tak piekielnie, przepraszam, angażujący. To nie jest już taka gra, przy której musicie wejść i spędzić przy grze 3 godziny, bo jeśli nie, to nie ma progresu. Nie, absolutnie to nie jest już to. No i bardzo dobrze. Ale o tym endgame'ie, który jest jakby istotną częścią opowieści o tej grze, zajmiemy się zdecydowanie później. O Destiny 2 ja to też rozmawiałem z kumplami. Właściwie to jest gra, która pojawiła się tak dosyć szybko, niespodziewanie, bo przy grach MMO, kiedy była pierwsza część gry, to wydawało mi się, no dobra, no to deweloperzy nad nią pracują, rozwijają i to w zasadzie można by rozwijać w nieskończoność. Tak jest w przypadku, ja wiem, World of Warcraft, Star Wars The Old Republic, to jest cały czas ta sama część gry, która jest rozwijana. Tym razem twórcy sięgnęli po dosyć takie wyjątkowe rozwiązanie. Zakończyli jedną historię, rozpoczęli drugą. I gramy na nowych zasadach, znaczy gramy na podobnych zasadach, ale od nowa. I to nawet jest całkiem ciekawe. No oczywiście za tym stoi gdzieś jakiś pewnie biznesowy model, ale tym się nie będziemy zajmowali. Istotne jest to, czy kupując Destiny 2 będę się dobrze bawił. W moim mniemaniu odpowiedź jest dosyć prosta. Tak, myślę, że większość ludzi, którzy kupi tę grę, odnajdzie się w niej. Tylko musimy wiedzieć, czego oczekujemy. Jeżeli oczekujecie fajnej kampanii dla pojedynczego gracza, to możecie być spokojni. Jeżeli oczekujecie PvP interesującego, to tak, na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że na pewno coś znajdziecie dla siebie. Natomiast jeżeli oczekujecie jakiejś takiej długiej rozgrywki, na przykład na 2000 godzin, bo ludzie lubią spędzać w grach MMO aż tyle czasu, to jeszcze o tym powiedzieć nie mogę. Mam nadzieję, że ta gra będzie trwała. Zresztą będą na pewno dodatki, które będą poszerzały tą zawartość. Wydaje mi się, że twórcy Destiny wzięli pod uwagę to, co się działo po zakończeniu kampanii pierwszej części gry, gdzie ten endgame był taki trochę nużący, trochę powtarzalny. Gdzieś tam dużo osób z tego rezygnowało, ja też między innymi. I myślę, że te lekcje, którą deweloperzy dostali w pierwszej części gry, wzięli pod uwagę, konstruując dwójkę. Więc zobaczymy. Ale jak mówię, na endgame należy jeszcze poczekać. No cóż, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na polu bitwy. Mam nadzieję w niedalekiej przyszłości. Trzymajcie się. Hej, hej.